Możesz. Uwaga. Chłopca, musisz tutaj. Siadaj na konia. Muszę się to wdrapać na wyżynę. No, tylko tam grzecznie, nie? Tak. No Paulinie to powiedz, ona siada na konia. Ale potem powiesz mi, jak ten tunik słuchać, bo on taki, on jest oryginalny. A twój? No to pytam, jak słuchać, bo to jest inny motocykl w ogóle. No, dobra, gotowi? O Jezus, zdechło mi. Przepraszam, za dużo gazu. Powiesz mi, czy strasznie przypałem rozrywać. Mój to jest przypał jak odpalę, nie? Od razu. A byłem na przeglądzie w tamtym tygodniu i ale DB Healer założyłem, nie? No i... Tak, mam. Mam go nawet w zadupku teraz. I ja bym z nim jeździł, ale słabszy jest. Odczuwalnie słabszy. No. Nie jest przypałowy. Chyba do naciągnięcia. Nie ma aż tak, wiesz, tragedii, ale widzę, że buja nim, nie? A nie poszarpuje ci? Jest drewno wyciągnięty? No jak coś, to wymienimy. A to jest akurat taka fajna robota, no nie? Wymiana łańcucha. A ja byś się powiem takiej roboty, nie? Wiesz co, no to robisz wszystko tak naprawdę według książki, nie? No to no. Nic ci tam nie możesz nie tak, bo nic nie robisz na czuja, wszystko musisz mierzyć, nie? Aha. Znaczy przecież ja tak robię, że mierzę, ja na czuja bym tego nie zrobił, nie umiałbym, nie? Submiarka i ten. I heja. Ej, przecież to ja nie ma w tyłu nic. Nic. Dupę ma. No tak, ale tam już nic nie ma. Masakra. No dlatego jak na przykład chłopaki tak mocno przyspieszają, no. To ja tak trochę powoli odkręcam, bo się boję, że nie zdążę się złapać. Właśnie o tym mówię. Masz nasz to natankowane? Ja mam natankowane, tak. Ja przed wyjazdem zatankowałem tyle, co dojechałem do Twin Peaksa. No to masz szczęście. To masz szczęście, gościu. Mam wyjść? A po co? A kazał. Kaj będziesz łazić. A tu też chyba jakieś moto tankowało, bo 13 litrów. Aha, na pewno. 14 niecałe. To już tak na fula. Czy miał zbiornik 15 albo 16? To jest paliwo chyba jeszcze. No. A masz tylko rezerwę, czy masz wskaźnik? Właśnie nie wiem. Nie, wskaźnik. Właśnie nie wiem. Mam wskaźnik. Ale nie wiem, jakie to stare paliwo jest, więc... No. Tam, nie pamiętam, czy zalałem go ostatnio, czy nie. Nie, jak ja robiłem 10 km nim, to... Ostatnio tankowałem z tym Łukaszem od kawy i właśnie tak lał jak ty, że siedział, nie? No nie działa mi, to nie działa. Już zatankowałem, on dalej, no nie działa. Idzie do tej babki się spytać, a ona mówi, że ma zejść. No że nie może siedzieć na moto, nie? Tak. Już też tak kiedyś miałem właśnie. Nie puści tankowania, nie? No. Ale no, nasze bezpieczeństwo dbają, nie? No tak. No, jakby nie było. No ale takie... wiesz, no nie oszukujmy się, no jakbyś wiesz, siedział na moto, by ci się zapaliło, no to byś nie siedział jak wryty. Co robisz? Jak w Simsach. Ty aż tyle spaliłem? Nie, po prostu było mało paliwa. Nie, ty po prostu dodałeś do tego, co tu było. Do tych 14 litrów, nie? Dobra. Czy jakieś kable w ogóle widzę, to jest normalne? Nie. No właśnie. Ja tam nie wiem. To pompa paliwa, ona jest normalnie w tym, z kablami, a normalnie. No to wychodzi. Już nie znam. Może to są wężyki tylko, jakieś podciśnienie albo coś. Nie, za cienkie, wiesz? Tak? Nie, czerwony i czarny kabel tam szedł. Może jakaś bomba jest tam zainstalowana. Może. To i stąd idziemy tam od razu, rozumiem? Tam gdzie mam jechać, załatwię sprawę i... No chyba tak, nie? No bo potem, no potem to mówisz do 14, no to już to dowiemy się potem. Tak? Pogadamy później? Pogadamy później. Dobra. Pogadamy w domu. Okej. Na razie.
Na razie, cześć. Do jutra. Fajnie cześć. Było spawnować. Fajnie się jeździło, no. Oj, no nie widziałem cię chyba z 6 lat, kurde. No my Kamili też już długo nie widzieliśmy. A my zobaczycie jej też. Dziękuję. Dwójka. Dwójka. Dziękuję. I taki plastik. Ty, ale patrz, na przykład monetki CB600F. No. Jest napisane. To jest F-ko. F? Aha, bo to jest F, tak? F-ko. Aha, dobra, ja się pytam, czy to nie jest CBF, dobra. CB600F, dobra. Mhm. Tak, tak. Czyli dobrze jest, nie? Tak, tak, wszystko. Mogę jest. Tak jeździć? Wszystko się zgadza. Teraz się muszę napić jakoś. Nosem. Ale jak się jedzie obok ciebie, to ten wydech tak rezonuje. Tak daje po uszach, ale nie, że jest głośny, tylko słychać jakieś dziwne takie zawirowania chyba. No. Świsty. To co, jedziemy? Jedziemy. Tankowałem. Widziałem. Tutaj, w lewo, o kurde. Chciałem tam pojechać. Zostawił, to ja bym nawigację włączał, bo to nie no, ten budynek na wprost rozpoznaje, ale nie, naprawdę, ja po Katowicach nie jeździłem, nie? Nie miałem, ja wręcz unikałem Katowic, bo ja bardzo nie lubiłem tutaj nigdy jeździć, wiesz? No to nie ma co praktycznie, nie? No. Medyczne centrum interwencyjne, czyżby tu jechała ta krew? Aha, normalnie to bym stąd przyjechał, dobra. A tam jest jakiś zakaz. Tak, idziemy prosto i teraz... Ale piękny blok, obrośnięty. Ile tam musi być pająków? A to ja też to pomyślałem, tam, zaraz do chałupy ci wejdą, tam nie? Cały Spider-Man jest, no nie? I rozwali w ogóle to okno i tam wszystko ci władzi. A, pierdzielisz tam, otwierasz okno winogrona już, a nie? Tak. A, tam nie? Ja bym tak zrobił, żeby nawet okna nie było widać, no nie? Ja bym go wpuścił. No to wpuszczaj go. No bo dobra, jadę. Prawo? Mhm. On mnie teraz puszcza. Dzięki, dzięki. O, mnie puścił. Dzięki. Aha, okej. Okay. Co? Nic, droga zamknięta kolejna. Ja pierdolę. Na Kaczyce przyjedzie. Kaczyce. Ja bym chciał mieszkać w takiej miejscowości Kaczyce. Kaczyce? Cyce. Kaczyce. A Kaczyce? Tak, Kaczyce. Kierowniku, masz 2 złote. Chyba tak. Ja pierdzielę, poważnie? Chyba tak. Dobra, tu będzie parking w cieniu. Dobrze. To oczywiście... Wiesz, nawet jak się postawimy wzdłuż. W razie czego to ja, wiesz, przestawię, nie? No jasne. Wiesz, jak zostawimy kogoś, ja bym tak zrobił, panie. No ale zobacz, jesteś, aha, są barierki. No. Myślisz, że tu możemy stanąć już? Myślę, że tu by się doczepili, ale ja bym stanął, wiesz jak, po prostu tak. O. Tak. A w razie czego to ja po prostu przestawię, przesunę, jak ktoś będzie chciał wyjechać. Będę robił za parkingowego. Może zejść, Paulina. Wchodzę. Tylko ten, ty tam gdzie stanąłeś? Tam. Ja miał miejsce ten do przodu, a ten do tyłu, wiesz? Aha, no, no. Tylko, tak być? Jasne, tylko nie blokuj kierownicy, okej? Okay? Będę... Nie blokuj kierownicy, bo aha, będę miał ciężko. Nie, to czy gdzie zostawię to ty? Możesz jechać na dwa jak chcesz. Nie, to jednym pojedzie Paulina, twoim. Zajebiście, dobra. Ty też tu kas zostawię, to? Jasne, jasne. Ty barierce. Nie ma o czym gadać, no. No, wyciąłeś mu basy, no musiałbyś sobie equalizer zamontować. Ciekawe jak on chodził wcześniej w ogóle, pewnie jeszcze kurwa gorzej. Pewnie to samo, tylko ciszej. O, stoimy.
O, ja stoję. Aha, sorry. To ja nie widziałem. Ja tu za mocno w prawo skręcę, wiesz? Za dobrze. Prawo i tam będę czekał zaraz po prawej stronie. Tak. Fajnie chodzi. No jak pociąg jest, to drze to papę. No ale tak przyjemnie nawet, nie powiedziałbym, że źle, nie? Pokazywał, żeby ten, żeby inter to powinno naładowało. Ej, tu jest taka cienka ta droga, co ty jest? To tak jest, dobra. Szukamy tego. Lacnera. Kurkumy? Tak. A tu nie ma kurde cienia, ja pierdolę. Ja nie wiem. A no nie ma. Kurkumy też nie ma. Nie ma. To jest chyba jedyny motor, który mógł na wodę, bez żadnych. Ta fałka też była fajna, ale ona jednak ten olej wpieprzała, nie? Tak? Tak na granicy z litra na... Nie, nie litra. Dobrze mówię. Litr na zmianę nie wpieprzała. A, na sezon. Na sezon. To już taki jest maksimum. Żeby prawa będzie, to trzeba byłoby tam zrobić pewnie remoncik jej, nie? Czyli ty. Józef Godoł. Ciepły silnik jest. Myślałem, że tam ten. Pompujesz paliwo, jak w rumecie. Tak jest. Palcem. Palcem. Palcem? Ale zobacz, jak to jest sprytne. Mhm. Tu jest na śrubce. Tak. To ściąga, żeby nie porysować tego. Ty. Hmm? Sprytne, to ktoś tu kurwa jeździł tym motorem. Łańcucha nie smarowałeś, co? Co? Łańcucha nie smarowałeś. Nie. No. Faktycznie. A podciągnij sobie go, bo dynda straszy. Do widzenia pani. Pani słyszy mnie? Nie. Cześć. Pani nie słyszy. Także...